Annuncio Bobis Gaudium Manium Abemus Papam. Świadectwo paschalne. Katecheza Świętego Jana Pawła II wygłoszona 29 marca 1989 roku. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha na krzyżu za nasze grzechy i chwalebnie z Odprawiajmy nasze święto w Panu. Świadomość tego przenika liturgię dni po obchodach paschalnych. Także w tych dniach z radością powtarzamy we mszy świętej słowa sekwencji. Mors et vita duelo, conflixere mirando, dux vite mortuus regnat vivus. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Chrystus, zwycięzca śmierci, jest obecny i działa także dzisiaj. Chrześcijaństwo kontynuuje swoją wędrówkę. Może bowiem liczyć na działanie Słowa wcielonego, które stało się człowiekiem. Ten człowiek umarł na krzyżu, został pogrzebany i zmartwychwstał, jak zapowiedział. Wiara chrześcijańska, pisał znany teolog Romano Guardini, trwa lub zanika w zależności od tego, czy się wierzy w zmartwychwstanie pańskie. W owej wierze zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem marginalnym, ani tym bardziej wytworem mitologicznym. Zaczerpniętym przez wiarę z historii, który potem mógł być odrzucany bez szkody dla treści wiary. Ono jest samym jej sercem. Tak więc Kościół przy pustym grobie nie przestaje napominać ludzi. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, mówi Kościół słowami aniołów skierowanymi do pobożnych niewiast, które przestraszone stanęły przed odwalonym kamieniem. Jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia wstanie. Piotr, który z Janem wszedł do pustego grobu, zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Później Piotr wraz z innymi apostołami i uczniami widział zmartwychwstałego Jezusa. I z nim przestawał, jak stwierdził przemawiając w domu centuriona Korneliusza. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Piotr, apostołowie i uczniowie doskonale zrozumieli, że ich istotnym i pierwszym zadaniem stało się teraz bycie świadkami zmartwychwstania Chrystusa, bowiem od tego jedynego i zdumiewającego wydarzenia miała zależeć wiara w Niego i przyjęcie Jego zbawczego orędzia. Także chrześcijanin w tym czasie i w tym miejscu, w którym żyje, jest świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. Widzi oczyma Piotra i apostołów przekonuje się o chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa ukrzyżowanego i dlatego całkowicie wierzy w tego, który jest drogą, prawdą, życiem i światłem świata. Głosi go z radością i odwagą. W ten sposób paschalne świadectwo staje się znamienną cechą chrześcijanina. Tak pisze święty Paweł do Kolosan. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W jednej z mów o sakramentach święty Ambroży słusznie zauważa: Bóg zatem namaścił cię, Chrystus naznaczył cię swoją pieczęcią. W jaki sposób? Ponieważ zostałeś naznaczony, by wycisnął na tobie swój ślad jego krzyż, upodobniając cię do jego męki. Otrzymałeś pieczęć, która uczyniła cię podobnym do niego, abyś mógł zmartwychwstać na jego obraz, żyć naśladując tego, który został ukrzyżowany Grzechowi i żyje dla Boga. Stary człowiek w tobie został zanurzony w źródle, został ukrzyżowany w Grzechu, ale zmartwychwstał dla Boga. Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele, omawiając powszechne powołanie do świętości, pisze: Wszyscy więc chrześcijanie zachęceni są i zobowiązani do osiągania świętości i doskonałości własnego stanu. Niechaj tedy wszyscy starają się należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw, wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa, nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości. Spoczywający na chrześcijaninie obowiązek dawania paschalnego świadectwa oznacza niewątpliwie wielką godność, ale także wielką odpowiedzialność. Jako świadek musi on być zawsze wiarygodny, jego nauka musi być jasna, a życie zgodne z tym, co głosi. Paschalne świadectwo wyraża się więc przede wszystkim przez praktykę duchowej ascezy. Czyli stały i zdecydowany wysiłek zmierzający do osiągnięcia doskonałości przez odważne przyjęcie wymagań chrztu i bierzmowania. Wyraża się również przez gorliwość apostolską, która ze zdrowym realizmem przyjmuje ucisk i prześladowania, zawsze pomna na słowa Jezusa: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Paschalne świadectwo wyraża się wreszcie poprzez ideał miłości, w którym chrześcijanin, mimo cierpień wynikających z wielu bolesnych okoliczności, w jakich żyje ludzkość, czuje się jak dobry Samarytanin, zawsze zobowiązany do różnego rodzaju dzieł miłosierdzia tak doczesnego, jak i duchowego stale łamiąc bariery egoizmu. I w ten konkretny sposób, objawiając miłość do Ojca. Najmilsi, całe życie chrześcijanina winno być paschą. Pogodę, pokój, radość oraz ufność, płynące z pewności Chrystusowego zmartwychwstania, zanieście do Waszych rodzin, miejsc pracy i do szkół. Niech będą one obecne w świecie Waszych zainteresowań, w pracy zawodowej, w czasie wolnym i w czasie cierpienia. Niech towarzyszy Wam Matka Najświętsza i niech Was umacnia w Waszym paschalnym świadectwie. Scimus Christum surrexise amortuis vere nobis victor rex miserere. Wiemy, że się zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy o królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. W oktawie Wielkanocy cały Kościół żyje tym słowem, które pierwsze usłyszały niewiaste jerozolimskie z otoczenia apostołów przy grobie wobec odwalonego kamienia. Czemu szukać żyjącego pośród umarłych? Wstał, nie ma go tu. Od tego momentu Kościół żyje i żyć będzie do końca świata rzeczywistością Chrystusa żyjącego. Żyje, ponieważ pokonał śmierć, ponieważ zmartwychwstał. Zmartwychwstanie nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem. Jest faktem nieodwołalnym i na nim się buduje nasza wiara. Zmartwychwstanie jest sercem i kamieniem węgielnym wiary Kościoła, wiary wszystkich chrześcijan. Można by powiedzieć, wiary całej ludzkości, nawet tych, którzy świadomości tej wiary nie posiadają. Od grobu Chrystusowego rodzi się też posłannictwo. Apostołowie, którzy byli świadkami pustego grobu, a potem obcowali z Chrystusem zmartwychwstałym, otrzymali od niego zlecenie i głęboko sami sobie uświadomili, że odtąd mają być świadkami Chrystusowego zmartwychwstania. I to było ich zadaniem, ich posłannictwem, aż do przelania krwi. I to pozostało posłannictwem wszystkich chrześcijan, aż do końca świata. Przyjmijmy także i my to dalekie już przy końcu drugiego tysiąclecia pokolenie chrześcijan żyjących na ziemi polskiej czy poza Polską na emigracji. To posłannictwo. Być świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w całym swoim życiu przez myśli, słowa i uczynki, to znaczy, mieć w Chrystusie tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Takie życzenia składam obecnym i wszystkim rodakom.